Piecki na jeden dzień stały się motocyklową stolicą Polski. To za sprawą otwarcia sezonu, które wspólnie z władzami gminy zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Zabytkowych Łapa z Mrągowa, co napędza fanów jednośladów. Miłość i pasja do tych motocykli zabytkowych. Kupujemy sprzęty, odrestaurowujemy, zapraszamy do nas do klubu. Przygoda, wiatr, no to jest coś nie do opisania. Coś fajnego. Wydarzenie zorganizowano po raz pierwszy. Ma ono jednak nawiązywać do 30-kilometrowego wyścigu nazywanego Pętlą Prus Wschodnich Sensburg, który powstał w 1926 roku. Gmina Piecki jest przyjazna wszystkim. Wyznajemy taką zasadę, czym chata bogata, tym rada. Gościmy wszystkich. No, dla mnie dzisiejsze wydarzenie, które powstało tak niespodziewanie w ostatnim tygodniu, no przerosło moje oczekiwania. Jestem przeszczęśliwa, że tak dużo motocyklistów odwiedziło naszą gminę. Był kiedyś klub przed wojną motocyklowy, właśnie tu objeżdżał tą trasę pruską, tą wschodnią. No i my tą trasą właśnie też zamierzamy rozpocząć sezon motocyklowy. Uczestnicy wydarzenia mogli podziwiać motocykle historyczne, zabytkowe i nowoczesne. Indian Chief z roku 2014, wersja vintage. To jest motocykl stylizowany, powiedzmy, na Indianie Chiefie z 1946 roku. Spotkanie z motocyklistami było również okazją do przejażdżki w koszu motocykla. Tata miał motor, nie skorzystałam, a dzisiaj skorzystałam i nie żałuję. Naprawdę, bardzo emocje, wielkie. W otwarciu sezonu motocyklowego w Pieckach wzięło udział około 100 motocyklistów. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv